Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 12 dzień lutego, 6 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Jezus jawi się jako nowy Mojżesz. Tak jak Mojżesz otrzymał 10 przykazań Bożych na górze Synaj, otrzymał przykazania, które zostały zapisane na kamiennych tablicach, tak również Jezus przynosi przykazania, które mają być zapisane w sercach ludzkich. Otrzymuje te przykazania na górze błogosławieństw. Jezus przychodzi i mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czego brakowało tej sprawiedliwości faryzeuszom i uczonym w piśmie? Przecież wiemy o tym, że oni byli najlepszymi specjalistami od Słowa Bożego. Właściwie lepszych tam nie było. Otóż brakowało tam jednej rzeczy. Brakowało serca. Oni chcieli spełnić przepisy prawa, podczas gdy chodziło Panu Jezusowi o to, aby spełniać wolę Ojca. Przepisy spełnia się odtąd dotąd. One są bardzo precyzyjne i często ułatwiają życie. Ale jeśli w przepisach zabraknie miłości, to będzie to tylko litera, która zabija ducha. Jezus chce, żebyśmy do wszystkiego, cokolwiek zostało powiedziane na górze Synaj, 10 przykazań Bożych, żeby do tego dołożyć jeszcze miłość. Jezus powiedział, że nie przyszedł, aby zmienić prawo, ale żeby wypełnić. Czyli po pierwsze wypełnić, czyli uzupełnić te wszystkie braki, które jeszcze gdzieś tam zalegały, te wszystkie takie niedociągnięcia, które mogły gdzieś tam się wkraść w momencie, kiedy człowiek nadinterpretował Słowo Boże i przykazania Boże, kiedy po swojemu manipulował nimi i lawirował tak, żeby mu było wygodniej. Jezus przyszedł z konkretnym takim wypełnieniem tego wszystkiego, co mogło być źle pojmowane. Ale również przyszedł Jezus wypełnić, to znaczy, że On spełnił to wszystko, co w prawie zostało napisane. Czyli udowodnił, że jest to możliwe. Bo wiemy o tym, że karanie Pana Boga nie jest to karanie kata, ale jest to karanie taty, który chce, żebyśmy byli lepsi i dlatego daje nam przykazania. I Pan Jezus chce, żeby nasze podejście do przykazań było na przedpolach grzechu, żebyśmy nie czekali do momentu, kiedy w sposób fizyczny dokonamy jakiegoś grzechu, na przykład morderstwa, na przykład cudzołóstwa, ale żebyśmy wcześniej, kiedy ono już rodzi się w naszym umyśle, kiedy pożądliwie gdzieś tam patrzymy na kobietę, kiedy gdzieś tam w naszych sercach i na naszych ustach pojawia się jakieś słowo, które mogłoby ranić drugiego człowieka, mimo że fizycznie nie dotknęliśmy tego człowieka, to jednak już ten grzech i nasza zgoda gdzieś tam była. Jezus chce, żebyśmy wypełnili prawo, wypełnili miłością, żebyśmy wiedzieli o tym, że jakiekolwiek przejawy grzechu nie są miłe Panu Bogu. I żebyśmy nie traktowali Słowa Bożego i przykazań tak jak szwedzki stół, albo tak jak na przykład w markecie, kiedy wybieramy produkty do koszyka, te, które są nam potrzebne, inne zostawiamy. W całej pełni mamy przyjmować to wszystko, co Bóg do nas mówi, bez żadnego wybiórczego podejścia do przykazań. A więc jeśli masz kochać, to na 100%. Nie tylko udawać, że kochasz, bo spełniasz przepis i co, dobrze się czujesz, bo zrobiłeś odtąd, dotąd i już. Pan Jezus chce, żebyśmy więcej serca wkładali w to wszystko, co spełniamy. I żeby nasze podejście do przykazań było takie pozytywne. Żebyśmy nie mówili tylko, nie rób tego, bo to jest złe. Ale żebyśmy właśnie robili coś, bo to jest dobre. Czyli na przykład nie kradnij. Zamiast kradzieży, żebyśmy potrafili dzielić się z innymi. Nie zabijaj. Żebyśmy zamiast zabijać kogoś, żebyśmy dali życie. Żebyśmy inwestowali w życie kogoś, w życie Boże. Nie cudzołóż. Zamiast odbierać komuś jego godność, żebyśmy w jakiś sposób starali się szanować drugiego człowieka i pokazywać, jakie życie potrafi być piękne, patrząc takimi bożymi, dobrymi oczyma dziecka. Faryzeusze i uczeni w piśmie, oni byli teoretykami, a jeśli byli praktykami, to tylko odtąd dotąd. Byli znawcami i wiedzieli o tym, jak upominać innych, jak spełniać przykazania w taki sposób, żeby mieć święty spokój. Natomiast nie chodzi o to, żebyśmy spełnili przykazania, dlatego że musimy, a dlatego, że chcemy, że kochamy. I Pan Jezus chce nas tego uczyć i pokazał nam nie tylko to swoim słowem, ale swoim czynem. Poszedł za nas wszystkich na krzyż. Nie musimy sobie zasłużyć na miłość. Pan Bóg nas kocha taką miłością bezwarunkową. Dlatego, kiedy podchodzimy do Boga, to nie podchodzimy jako do kogoś, kto jest naszym sędzią, ale do kogoś, kto jest naszym ojcem, kochanym tatusiem. Dlatego my również do drugiego człowieka nie podchodźmy z jakimś kodeksem prawa. Nie podchodźmy i nie mówmy, tutaj złamałeś prawo, jesteś beznadziejny. Tylko podchodź z miłością. Chcę Ci pomóc. Chcę, żeby to, co robisz, było jeszcze lepsze. I dlatego podaję Ci rękę, bo jestem Twoim bratem. Nie jestem Twoim belfrem, nauczycielem, który chce Cię upominać. Chcę Ci pomóc. Ty pomóż mi, bo ja też nie jestem doskonały. Pan Bóg w Słowie Bożym mówi, że najdoskonalszym wypełnieniem prawa jest miłość. I jak święty Paweł mówi, że bez miłości to wszystko, co robię, tak naprawdę jest niczym. Bez miłości bym był takim cymbałem brzmiącym. Natomiast z miłością Chrystusa okazuje się, że mogę przynosić góry, dlatego że nie jestem sam, że za mną stoi mój Ojciec, do którego chcę się upodobnić. Bo skoro On jest dobry dla wszystkich dobrych i wdzięcznych, i niewdzięcznych, i niedobrych, i On sprawia, że słońce świeci dla wszystkich, to również ja powinienem być takim dla każdego człowieka, który przychodzi do mnie z chlebem i który podchodzi do mnie z kamieniem. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe, bo On dał tego przykład. I my mamy być takim nowym człowiekiem. Nie skupiać się na starym prawie, ale na nowości życia opartym na miłości. Chciałbym, kochani, bardzo serdecznie podziękować Wam za wsparcie modlitewne i za dobre słowo. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu, we wtorek, 7 lutego, miałem operację na 2 przepukliny. Odczułem dużo takiej serdeczności z Waszej strony. Ja wiem o tym, że na świecie jest o wiele więcej różnych tragedii i moja w porównaniu na przykład z tym, co dzieje się w Syrii czy w Turcji, to jest właściwie nic, ale dziękuję, że odczułem takie dobre serce od wielu z Was. I na zakończenie chciałbym teraz przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.